Dobry wieczór, Piotr Orłowski. Dziś w studiu gościmy doktora Piotra Brukasza z Instytutu Zdrowych Żył, Institute for Vein Health. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry. Przed nami kolejny open house, czyli takie spotkanie, moment, kiedy otwieracie drzwi gabinetu, kliniki dla pacjentów na konsultacje, ale jak wielokrotnie zresztą rozmawiamy przy tego typu wydarzeniach, to jest najlepsza forma kontaktu i też diagnostyki. Tak, tą najbliższą sobotę zapraszam Państwa bardzo serdecznie, bo ja zawsze powtarzam, że ten open house jest tak naprawdę dla wszystkich. Każdy może przyjść i każdy może się zapytać i mam nadzieję, że uzyska odpowiednią odpowiedź taką, aby było to zrozumiałe i gdzieś dalej można było pacjenta dalej, prawda, pokierować. W jakich sytuacjach my powinniśmy zainteresować się udziałem w open house? Na pewno wtedy, kiedy coś nam dolega, prawda? Albo wtedy, kiedy mamy na przykład pytania, na które nam jest trudno odpowiedzieć. Ta sama forma open house'u jest taka, czyli takich drzwi otwartych, dosłownie są to drzwi otwarte dla każdego. Każdy może przyjść i każdy może porozmawiać ze mną na przykład osobiście, prawda? I każdy może, mam nadzieję, uzyskać odpowiedź na tą swoją bolączkę. Oczywiście ja jestem lekarzem, który zajmuje się tylko i wyłącznie sprawami żył i w tym kierunku idzie cała moja diagnostyka właśnie w gabinecie i później dalsze leczenie, ale Państwo przychodzicie z wieloma innymi różnymi sprawami i ja z tego się bardzo cieszę. No ale o to właśnie chciałem zapytać, czy właśnie open house to jednak sprawy żył, czy ktoś podziębiony może być i przyjdzie i powie, panie doktorze, proszę o pomoc. To raczej nie, ale bywa na przykład, że pacjenci przychodzą i się pytają mnie, czy biorą odpowiednią dawkę na przykład insuliny przy cukrzycy. Prawda? Albo na przykład, bo takie rzeczy się zdarzają. No pomagam jak najbardziej mogę, chociaż no to nie jest moja specjalizacja. Jeżeli mają jakiekolwiek pytania, to, które nie są związane z moją specjalizacją i chcieliby skierować się gdzieś w innym kierunku, to przynajmniej mogę podpowiedzieć, gdzie tej pomocy bardziej specjalistycznej szukać. No a jeśli chodzi o sprawy żylne, to z jakimi dokładnie dolegliwościami pacjenci powinni przyjść? Zawsze powtarzam to Państwu, że te obolałe, spuchnięte nogi powinny być przynajmniej sprawdzone. Ja nie chcę powiedzieć, że tam jest tylko i wyłącznie jest to, te obolałe, spuchnięte nogi są, te dolegliwości są przyczyną żył, ale warto jest tak naprawdę te dolegliwości wyeliminować. Jeżeli to są sprawy na przykład żylne, my możemy dalej leczyć. Jeżeli nie, znowu kierujemy w innym kierunku. Ustawiamy troszeczkę Państwa i informujemy, co można byłoby ewentualnie z tym zrobić. Ponadto oczywiście, że się pojawiają już jakiekolwiek żylaki, jakieś zmiany na skórze, czy pojawiają się nawet obrzodzenia, czy pojawiają się niegojące się rany i różnego rodzaju. Na pewno powinniśmy przyjść i przynajmniej się zapytać, bo jednak zostawienie tego w spokoju tak zwanym, prawda, to chyba do niczego nie doprowadza, póki my tak naprawdę nie podejmiemy jakichś działań, żeby coś sobie w tym momencie pomóc. Mówimy o tych dolegliwościach żylnych, które są uciążliwe. Są też dolegliwości żylne, które być może nie są groźne, zresztą proszę sprostować, jeśli jestem w błędzie, ale one już podchodzą może pod zakres medycyny estetycznej. Mowa o na przykład żyłkach na twarzy. Czy właśnie open house to też jest dobry moment, żeby przyjść i skonsultować? Tak, bo to nie tylko chodzi o żyłki na twarzy, ale też na przykład chodzi o zwykłe małe pajączki na nogach. To jest typowa, prawda, medycyna estetyczna. Prawda, to jest zwykła, to jest kosmetyka. To jest coś, co tak naprawdę ubezpieczenia nie przewidują płatności na tego typu leczenia. Ubezpieczenia tylko i wyłącznie przewidują płatności na leczenia, chcę od razu to powiedzieć, na te leczenia, które są związane z chorobą na przykład żył, które powoduje bezpośrednie zagrożenie w jakiś sposób dla pacjenta, prawda? Natomiast tak, te na przykład naczynka na twarzy, te, które są rozszerzone, nadające tej twarzy takie uczucie, czyli wygląd takiego, prawda, zaczerwienienia, jakiegoś rumienia, medycyna kosmetyczna i
to też bardzo skutecznie się leczy. Czym a propos ubezpieczeń, my powinniśmy martwić się, sami interesować się ubezpieczeniem, czy wy to już wszystko załatwiacie za pacjenta? Zawsze można się zainteresować, ale same te procedury są troszeczkę skomplikowane i państwo bardzo często sami dzwoniąc nawet do tych ubezpieczeń, zadawane są wam pytania, na które tak naprawdę nie macie odpowiedzi, dlatego no, my to wszystko przejmujemy. My z państwem rozmawiamy po polsku, bo wiele jednak z państwa prosi o tą pomoc, prawda, a tam z ubezpieczeniami musimy się po prostu dogadać i dopiero uzyskać te informacje, tak, żeby państwu pomóc. My nigdy nie rozpoczynamy jakichkolwiek zabiegów bez wcześniejszej rozmowy z ubezpieczeniami. A propos dolegliwości, pan podkreśla zawsze, żyły to nie tętnica. A to tak. To ja bardzo lubię ten temat tak naprawdę, bo uważa się, że tętnice, że żyły to jest wszystko, że żyły były pozatykane, że ja zawsze powtarzam, że w żyłach, proszę państwa, nie ma miażdżycy. W tętnicach jest miażdżyca. Jeżeli ktoś ma stenty, bypassy, to są tak naprawdę w tętnicach, bo tętnice są bardzo ważne. Żyły i tętnice to są dwa połączone, ale oba przewodzące krew, ale tak naprawdę organy o zupełnie, czy przewody, prawda, o zupełnie innej budowie, zupełnie innej funkcji i nawet liczbie w organizmie. Tętnice, liczba tętnic nie jest tak duża, jak olbrzymia jest liczba tych połączeń żylnych w naszym organizmie. Już na sam koniec przypominamy, Open House najbliższa sobota, 25 stycznia, lokalizacja w Edison. Tak jest, przy 1450 West Lake Street w miejscowości Edison. Nie trzeba dzwonić, na wszelki telefon zawsze jednak jest, jeżeli państwo macie jakieś pytania, 888-216-5453, zapraszam serdecznie w tą sobotę. Dr Piotr Brukasz z Instytutu Zdrowych Grzybów naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.